Siema, siema, diamenciki! W dzisiejszym odcinku razem z Sepkiem będziemy budowali dwie bazy w kształcie naszych głów oraz będą osadnicy, którzy będą musieli zbudować swoje bazy też w kształcie ich głów. Więc jeśli jesteście ciekawi, co się dzisiaj wydarzy, kto wygra ten pojedynek i jak będą wyglądały te bazy, to oglądajcie do końca, zostawcie łapkę w górę, tak samo subskrypcję na moim kanale, bo wbijamy 200 tysięcy. No i widzimy się już w odcinku i zobaczmy, kto dzisiaj będzie lepszy. Pewnie się zastanawiacie, co tutaj będzie. Ano, będą dwie głowy. Alka i moja, a po drugiej stronie będą głowy villagerów. Tutaj mamy dwóch villagerów najlepszych z tej wioski. Tutaj villagerowie mieszkają, którzy pracowali, robili we wojsku, w policji, wszędzie, więc oni się znają na tym jak nikt inny i będą musieli wybudować swoją bazę. Już coś tam zaczęli, my też zaczęliśmy, tam jest do naszej bazy zejście, a tutaj u góry będą stały głowy. Alka i moja, a tutaj będą stały dwie głowy villagerów, także zobaczymy, które głowy koniec końców wygrają, bo jak już wybudujemy, wszystko normalnie zabezpieczymy, to będziemy się bili. Znaczy, zrobimy taką, wiecie, bitkę, nie? Pomiędzy nami a villagerami. My też mamy te materiały przygotowane i wam je pokażemy pod jednym warunkiem, jak zostawicie łapeczkę w górę. Także klikajcie łapeczkę w górę, a ja otworzę pierwszą skrzynię. Co wy na to? Idziecie na ten układ? No to zaczynamy. Dawaj, 3, klikamy. 2, 1, ale otwieramy. 3, 2, 1, 3, 2, 1, pyk. I pyk. Ciekawe, czy łapeczka była kliknięta przez widzów, co? Jak myślisz, Alek? Na pewno, widzowie zawsze stawiają łapki w górę. Ja nawet widzę patrzcie, w komentarzach. Patrzcie, jakie my tutaj mamy eleganckie bloki. Normalnie z tych bloków będzie musiał powstać wielkie głowy. Z tych bloków będą musiały powstać. A z tych bloków tutaj są inne. Zaraz wam je pokażę. Ale pod warunkiem, że wciśniecie subskrybera, takiego czerwonego jak moja bluzka. Właśnie dobijamy na moim kanale 1 000 000 subskrypcji. Mam nadzieję, że mi pomoże. A u mnie, widzowie, wbijamy 200 tysięcy, więc kliknijcie subskrypcję, a my otwieramy skrzyneczkę, uwaga. Przygotowałem do umeblowania tych baz po prostu w środku, także klikajcie subskrypcję, a my otwieramy skrzynkę. 3, 2, 1, pyk! Patrzcie na to. Mamy normalnie eleganckie zabezpieczenia, mamy kolce, mamy spajki, mamy różne inne rzeczy, którymi będziemy zabezpieczali te głowy, żeby po prostu ci villagerowie nie mogli się do nas dostać. Także będzie ciekawie. Alek, jesteś gotowy? Zaczynamy? No, oczywiście, mówić lecimy, to na głos, dawaj. Żeby villagerowie już zaczęli, weszli do swojej bazy, czy nie? Nie, no powiedz, bądźmy fair. Nie, ty, słuchaj, zrobimy tak, że my wybudujemy i ten, i dopiero im powiem, że startujemy. Nie, czemu, jaki wolno. Dobra, nie, żartuję. Okej, okay, villagerowie, czy jesteście gotowi? Musicie nam powiedzieć. Tak, jeden kiwa, że tak, drugi też, że tak. Obydwoje są gotowi chyba. Także zaczynamy! Budujemy, budujemy. Alek, słuchaj, ty się zajmij głowami. Normalnie tutaj po tej stronie będzie moja głowa, po tej stronie niech będzie twoja głowa, a ja zajmę się meblowaniem na dole. Albo ja się zajmę najpierw swoją głową, bo ją znam na pamięć, dobra? No to dawaj raz, dwa, trzy, a ja wezmę, zabezpieczę te głowy. Zabezpieczę te głowy, żeby villagerowie nie mogli się do nich dostać. 7, 8, dobra, teraz tak, dajemy tutaj twarz, stawiamy, czekajcie, bo tutaj musi być tak samo, o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no to za długie jest zrobione. Dobra, i lecimy, patrzcie, to robimy kolejne, raz, dwa, trzy. A lubicie oglądać moje filmy? No pewnie, że tak. Więc jeżeli chcecie więcej moich filmów zobaczyć, to zapraszam was na TikToka. Tam są krótkie filmiki właśnie z filmików z Minecrafta, więc zaobserwujcie, żeby być na bieżąco. Zostawiajcie polubienia pod filmami. No i tam też są zapowiedzi różnych piosenek, więc naprawdę jest ciekawie. Zaobserwujcie i widzimy się w dalszej części tego odcinka. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ogólnie głowa w Minecrafcie ma 8 kratek na 8, więc akurat idealnie będzie. Spójrzcie tutaj, oczka potrzebujemy, więc tak, niebieska wełna i biała właśnie wełna. Tutaj jest jedno oczko, tu jest drugie oczko. O, proszę bardzo, teraz białym wypełniamy. No i tutaj będzie nasz nosek jakby, tak? Tutaj mam nosek, tak, tylko potrzebuję jeszcze brązowej wełny, która jest właśnie moimi włosami. Więc tutaj, o proszę bardzo, coś takiego zrobimy. Dobra, mamy, okej, okay. I włosy po bokach mam. No, patrz, tu już głowa powstaje normalnie. O to chodziło, o to chodziło, tak jest. Tu zrobisz wejście do swojej twarzy normalnie, zrobisz tam jakieś meble, możesz sobie postawić, ale jak skończysz budować z zewnątrz tą swoją głowę, to zacznij moją, dobra? Dobra, dobra, to ja najpierw zacząłem swoją, bo ja ją na pamięć pamiętam, wiesz. Dobra, 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 dobra. Ty, moja czekaj, jest podobna, tylko że czerwona, no. Bo ja potrzebuję ogólnie ciebie, chodź tutaj. Co ty byś chciał ode mnie? Muszę ci zdjęcie zrobić, chodź.
Mi zdjęcie? Do czego tak, ci zdjęcie moje? Tak, no ja muszę wiedzieć, jak twoja głowa wygląda. Dobrze, czekaj, tak z profilu, czekaj. No dobra, i cykaj fotę. Cyk, dobra, mam. Jak wyszedłem? Pokaż mi to zdjęcie, jak wyszedłem, okay, ja chcę zobaczyć. Okej, skopiuję, masz, trzymaj. No, pokaż. Okej, bierzemy zdjątko, patrzymy i... No, tak krzywo mi to zdjęcie zrobiłeś. No, ale to specjalnie z profilu, żebym wiedział, jak od boku twoja głowa wygląda. No ale dobra, to sobie później zostawię, może gdzieś postawię to zdjęcie, ale nie wiem, zobaczymy. W ramkę i na biurko. Na razie zajmijmy się budowaniem tych baz, bo jeszcze one nie wyglądają zbyt dobrze, wiesz? Dobra, to ja lecę ze swoją głową i zaraz zacznę twoją, więc lecimy. Tylko szybciutko, bo nie ma czasu, widać, że robię, naprawdę się sprężają, patrzcie, oni nie no. owijają w bawełnę, oni już też swoją ostro. Głowę budują, nie dość, że zabezpieczenia postawili, to jeszcze swoją głowę już budują. Dobra, no to ja lecę dalej z tymi spajkami, musimy je zrobić dookoła, żeby ci widać, że robię, wiecie, czasem... Słuchajcie, widzowie, no osadnicy to są profesjonaliści, to są właśnie, jak Sebek powiedział na początku, byli wojskowi, byli policjanci, oni tutaj wiele rzeczy właśnie robili na tej wiosce w Minecrafcie, więc oni są normalnie zdyscyplinowani, oni są no, wyuczeni właśnie szybkiej roboty, a ja to jest zwykły chłopak z małego miasta jestem, więc no słuchajcie, no ja jeszcze takiego doświadczenia nie mam, ale ja się starał, zobaczycie, że dobra. Czary? Nie no, ale to jest kozak. Czary? Dobra, mogę to przyspieszyć różdżką, lecimy. Ale patrz, nie, mi tu nie pomagaj, ty rób tam, ja no, się tutaj ja sobie pomogę. Zajmę zabezpieczeniami. A, sobie pomożesz, no to będziesz buduj szybciej wtedy. Tak, masz czary mary, możesz używać, nie? 35, możesz używać. 12. Widać, że robię, też umiem czary mary, bo jak mówiłem, oni są z wojska, w wojsku ich uczyli czegoś to takiego, także na spokojnie. Nie? No, dokładnie. Dobra, woda cyk, też już jest tutaj rozdana, to teraz możemy co, dać, co by tutaj dalej dać. Z busami, możemy tutaj, dać lawę. Góra, lawa też jest dobre no zabezpieczenie. No i mamy, dawaj, teraz tak, tu od boku będzie ale... wejście, tak? Co? Lawa co, jest co, dobra, co? Czy nie? Lawa, no super jest, u nas i gorąca, i podpala. No jak się w nią wpadnie, to się pada, no to słuchaj, jest idealna. Superancka, elegancka, co? Dobra, dajemy no, set, lawa. Ej, ale widziałem już... Ej, patrz, jak villagerowie sobie to zrobili, jaką buzię widzę, ale fajna. Buzie. Chcecie zobaczyć, jak podnoszę dużo ciężary, albo dobrze się bawię razem ze znajomymi, a może po prostu chcecie zobaczyć, jak wyglądam na zdjęciach. Jeżeli tak, to zaobserwujcie mnie na moim Instagramie, tu się wam wyświetla, zostawcie obserwacje, no i czekajcie na kolejne filmiki i kolejne zdjęcia. Widzisz, pokaż, ej, no faktycznie. Tam u villagerów jest buzia, ładnie wybudowali, no. No, ładnie zrobili. Ej, dobra, ty swoje skończyłeś, to teraz weźcie za moje, halo, ty. Swoje już masz, to teraz moje buduj. No dopiero to skończyłem, czekaj. Potrzebuję no dobra, to czasu, dawaj. Raz, dwa, trzy. Szybciutko lecimy dookoła. Ja tutaj zaznaczam, lawę normalnie stawiam i lecimy teraz w tą stronę. Tutaj ty, też damy lawę. A jakbyśmy zrobili coś takiego, patrz. Co ty chcesz zrobić? Nie rozumiem. No zobacz, chodź tutaj z przodu. Czekaj, jeszcze tutaj jeden blok muszę zamienić, okej? Okay? Idę do przodu. Nie, tak być nie może. Nie absolutnie. Mogę absolutnie tak być nie może, panie. No dobra, to podmieniam, tylko zobaczę, jak ty wyglądasz z przodu. Pokaż ty tę twarzyczkę. Okej, okay, ty co masz twarzyczkę? Tak. O, co dobra, ci tutaj masz te. No musiałem sprawdzić, jak twoja twarz wygląda. Dobra, okay. Wiesz co? Ja zrobię coś takiego i postawię lasery, żeby fajnie wyglądało. Dobra, to lecisz. Tutaj lecisz. Normalnie dajemy coś takiego. Tutaj dajemy coś takiego. Jak to postawić, żeby to stało normalnie? O, Sebek, dobra, ty w prawdziwym życiu też masz zielone oczy? Ja? Tak, mam zielone oczy, no. A ty masz niebieskie? Ja ci nie wierzę. To twój no skin to... jest inaczej. To zobacz sobie w moim prawdziwym życiu, jaką oczy. No jak ja cię jeszcze w prawdziwym życiu nie widziałem. No to... Nie, no żartuję, masz, słuchajcie, Alka spotkałem. Normalnie z Alkiem byłem sobie elegancko. I widziałem Alka i tak naprawdę nie wygląda w ogóle tak jak w Minecrafcie. On was cały czas oszukuje, okłamuje. Przecież mam film z kamerką w tym momencie. Macham do ludzi, patrz. Ja to jaki? Dobra, żartuję, no. Czekaj, ja jeszcze lasery muszę tutaj postawić, a ty mnie rozpraszasz cały czas. Ja cię rozpraszam, co ty gadasz? Ja? No cyk fuch i cyk fuch. Patrzcie, jakie lasery powstają eleganckie. Piękne, ładne. No, ładnie to wygląda, Sebek. No, fajnie, nie? Raz te bazy nasze będą najbardziej zabezpieczone, a zabezpieczam je tylko z jednego względu, ponieważ ci villagerowie byli w wojsku i oni ogarniają, co jest no, pięć. No, oni to będą tu jakieś podkopy robić, nie wiadomo co, jakieś te kamuflaże. No to będzie ciężko. Zabezpieczyłem twoją twarz, to teraz moją muszę zabezpieczyć. Dobra, tutaj postawiłem. Ja skończyłem teraz... właśnie budować twoją twarz i swoją.
Tak, no dobra, dobra, jest, to jest git. Lasery już są postawione, tak. Ale to się prezentuje. Nam zrobiłeś laserów. One będą na co? Grzywkę z laserów nam zrobiłeś taką. No, ale one będą... O, zrobiłeś moją głowę całą, no i fajnie. No. Tylko ja mam brązowe włosy, coś ty mi zrobił. To jest brązowy kolor. No, nie, taki czarny trochę bym powiedział, nie, patrząc na twoje. Ty masz ciemniejsze niż moje, przecież, patrz. No trochę są ciemniejsze, ale bez przesady, zrobiłeś mi jakbym... Nie wiem, jakąś perukę miał założoną. No dobra, nieważne, nieważne. To jest tylko dekoracja, więc zostaw to i pomóż mi. Pomóż mi tutaj budować. Dobra, tu zabezpieczymy takim czymś. Masz lalę, wodę, co jeszcze chcesz? Wiesz co, idź mebluj do środka. O, w ogóle widzowie, ja wam nie pokazywałem, ale pokażę wam, jak to wygląda w środku. Ale odsuń się, odsuń się, odsuń się. Patrzcie, tutaj mamy parę pomieszczeń. Normalnie tu będzie pomieszczenie Alka, drugie będzie pomieszczenie moje, trzecie będzie wspólne, tu będzie zbrojownia, a tutaj na dole, gdzie są diamenty i złoto, będą najbardziej nasze strzeżone dobytki, skarby, które mamy. Skarby i tak dalej, nie? Tak, i wiesz, co jeszcze planuje Alek, co byś mógł zrobić? Swoje, dobra? Słuchaj, tu na tym dolnym normalnie tym, zrób tunel prowadzący do villagerów, tak żebyśmy mogli się dostać do villagerów. Tylko nic o tym nie mów im, nie? No okej, okay, dobra, dobra, to możemy tak zrobić. Normalnie się tu wkopujesz, wkopujesz, no wkopujesz, aż dojdziesz no. do villagerów. Tylko nie wiem, czy oni, wiesz, na tym samym poziomie są co my, nie? Oni mogą być wyżej albo niżej. No okej, okay, ale nie, no, nie kopać się do komendą zrobić w sekundę. Ej, dobra, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Dokopałem się chyba do nich. Wziąłem stopę villagera tam, wiesz? Stopa villagera? On tam jest. Myślisz, że zauważył? Nie, on tyłem był chyba. Okej, okay, to czekaj, to zostaw może to, wiesz? No. I później normalnie ja mam pomysł, tu się patrz, dostaniemy. Patrz. Weź TNT do skrzynki. Wejdziemy z hukiem, o. Ale to teraz nie podpalaj, to później jak zaczniemy, jak zaczniemy rywalizację. Lecz tą podłączymy, patrz. Dobra, to zacznij tam meblować, a ja jedę na górę, muszę to bardziej zabezpieczyć, żeby ci villagerowie aby na... O, oni też zrobili dwie twarze. Ej, villagerowie! Ej, ale oni zrobili... oni nie zrobili wejścia do tych głów, to miały być głowy. Villagerowie, to miały być głowy u góry, co to jest za płaski blok, co to ma znaczyć? Co oni tam zrobili? Czekaj, czekaj. No coś dziwnego, spójrz na to. Co jest? Ej, ale patrz, jak wygląda twarz villagera od tyłu, ty. Bez no nosa, widziałem tak. Ją od tyłu. Dobra, ty, ja mam beer trapy, muszę je normalnie rozstawić, a ty, Alek, weź, idź to umebluj, dobra? Czekaj, czekaj, ej. Tutaj damy złoto, patrz, o. Ja jestem na spektatorze i patrzę, jak villagerowie mają umeblowane, powiem ci, że nasz domek to się chowa do nich. Tak, naprawdę? Czekaj, już wchodzę na ten, wchodzę Bo zacko mają porobione, normalnie tutaj, ej, pokoje, niepokoje, fakt faktem ze słabych bloków, ale jak oni to umeblowane mają ładnie, wow. No, ej, dobra, tu mam już farmy na dole, widzę, bronie w ramkach, ej, kolejne my to tak nie mamy, łóżeczka. A zobaczcie, co mają w skrzyni, czekaj, cyk. Ile oni mają broni! Ale wezmę ze skrzyni teraz, jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy. I to weź mi pozabieraj się mniej. Tylko czekaj, ja nie mogę na spektatorze. Gdzie są villagerowie? Muszę zobaczyć. Ja będę patrzył, na górze są. Na górze są. Dobra, oni są na górze, no to ja im zabieram bronię. Czekaj, ja weź się pojawi też, zabieraj im bronię. Zabieraj bronię, ja zabieraj bronię. Nie schodzą, ja ich pilnuję, wiesz. Okej, 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 ja biorę drzewa bronię, sadzą bronię. Teraz jakieś, ty. Drzewa sadzą po swoim no, drzewa? No, nie wiem, dookoła bazy sadzą drzewa, postawili płotki i kolce. Ej, cały i ekwipunek mam, cały ekwipunek mam, tak? Broni, o normalnie. Dobra, to zwiewa, oni przyjdą, oni będą. Dobra, zwiewam, zwiewam, zwiewam. Okej, okay, ale ładnie to umeblowali, powiem ci. Co zrobili? Umeblowali ładnie te bazy. A, umeblowali swoje. Ładnie, ale ta robimy tutaj mostek. Nasza baza też jest fajnie umeblowana. Ja mam siłownię, ty masz stanowisko do nagrywania. Tutaj mamy. No nie ma tragedii, bronię, ale i u nich złoto jest na dole. Lepiej. No, nie ma tragedii, ale u nich jest lepiej. My się skupiliśmy bardziej na pułapkach, słuchaj, my mieliśmy trudniejsze twarze do zbudowania. Coś za dobra, coś, nie? Ty, czekaj, bo ja tutaj robię teraz taki mostek, byś mi pomógł w ogóle, co? Mostek? No dobra, mogę ci pomóc. A jak dokładnie mam ci pomóc? Daj tutaj ten, jak to się, ogrodzenie takie, żeby nie spaść na boki. Tu będziemy wychodzić, no. Tylko villagerowie tego nie mogą zauważyć, nie? Czasem. Okay, na razie damy kłódki. Okej. Nie rób tak, nie rób tak. No, tak, jakieś nie, ogrodzenie tak, chciałeś, tak powiedziałeś. Ale nie takie, ale ty psujesz. Ja nie wiem, co masz w głowie, no. Skąd mam no tutaj normalnie głowie? Bierzesz płotek, wpisujesz płotek. A no to mów płotek, a nie ogrodzenie. Ogrodzenie to masz w ogródku. I patrz, i dajesz normalnie płotkiem tutaj, o, superancko. Coś no, takiego. Masz.
No, dobra, i tutaj daj furtkę i weź to na razie na kłódkę zamknij. I daj mi klucz i sobie, dobra? Żebyśmy my mogli tylko wychodzić, a villagerowie, żeby czasem nie weszli. Super, myślę, że ja jestem gotowy, możemy zaczynać ogólnie, nie? Tak, dobra, to co, lecimy na nich? Villagerowie! Ciekawe, czy mnie słyszą. Dobra, idziemy na górę, chodź, ale na górę zobaczymy. Chyba słyszą, chociaż nie wiem, tu mamy tyle pięter, jesteśmy tak pod ziemią, że ciężko. No. Villagerowie, jesteście gotowi? Zaczynamy, czy nie zaczynamy? Czy się boicie? O, odpuszczacie. Macie tak, ostatnią szansę się poddać. Jeżeli się nie poddacie, to... Poddajcie się, póki jesteśmy mili. Villager, poddajecie się, czy nie? Nie, kiwają, że nie. Dobra, to jesteście gotowi? Zaczynamy pojedynek, czy nie zaczynamy? Dobra, to trzy. Kiwają, że tak. Trzy, dwa, jeden. Startujemy! Uważaj. Czemu jesteś tam w mojej głowie? Ty, idź na swoją głowę. Dobra, sorry, nie chciałem. Hop, dać swoją głowę, dobra, wchodzimy. I teraz ich nawalamy. Dobra, strzelamy. Ja strzelam tego villagera jednego. Masz. Ty dawaj w jednego, ja w drugiego. Dawaj. Strzelamy w nich. Alek, słuchaj, pozwól im wejść do naszej bazy. Jednego pozwól im wejść do naszej bazy. Dobra, no. A ogólnie to spam pojda sobie ustaw, nie? Wiem. Ja tu sobie też ustawię. Dobra, i zobaczymy, jak villagerowie poradzą sobie z wejściem do naszej bazy. Ty! Dobra, Alek, nie strzelaj, Zejdź na dół, zejdź na dół. Będziemy sobie patrzeć, jak oni sobie radzą z wejściem do nas do bazy. Jeden z miny wchodzi cały czas. Widzę. Patrz! Drugi raz! Wybuchło mu! Czekaj, bo ta broń mi się skończyła. Dobra, tą wyrzucamy. Ty zatrułeś go tym, pa! No widzę, to była toxic mina. No, a czy ja strzelę w tą minę, to ona wybuchnie? Ej, nawalają mnie, co? Nie. Byłem ciekawy, czy jak strzelę w minę, to czy ona wybuchnie. O! Patrz, wysadziłem minę drugą obok. Elegancko, dobra. No villagerowie nie mogą ewidentnie dojść do naszej bazy. No, przez te płotki nie mogą przejść. Czekaj, ja ich zdziwię, ja wyjdę sobie tutaj tędy, otworzę tutaj kłódkę. To są ci wojskowi? To są wojskowi, no oni niby bardzo ogarniają. A patrz, ja ich od tyłu zajdę, on nie będzie wiedział. Pa jak się buduje, a masz, zepcham go. Ej, co jest, mogę go zepchać! O nie, armatnica, oj, nie, w naszą bazę poleciał! Ups. Ależ! Pum! Dobra, walnąłem, uciekamy. Ty pa, wpadł do lawy, tam się pali chyba. Czekaj, pozamykam kłódki. A jak zamknąć kłódkę? O, dobra, zamknąłem. Zamknij kłódkę. Chodź do bazy. Oni będą się starali tutaj przejść. Tak, a my idziemy im wywalić TNT. Dobra, masz krzesiwo? Dawaj. Zbrojowni jest nie, chyba. No, Nie, podłączone jest Redstone. Dobra. To idziemy villagerom wywalić TNT. Wejdziemy do nich do bazy z hukiem normalnie. Dobra. Mamy złoto, mamy wszystko i jest dźwignia. Dobra, Alek, jesteś gotowy? Chyba, tylko ja mam ciemno. 3, 2, 1, pyk! I leci! Wice, dobra. Uciekaj, uważaj! No to daleko jest, o. Patrz. Elegancko, dawaj, od tyłu teraz do nich wchodzimy. Ej, oni tu broni mieli. To dawaj, zgarniamy. Czekaj, to ja przez przypadek postawiłem. Dobra, jesteśmy u villagerów w bazie, weźmiemy sobie bronie, nam się przydadzą bardziej niż im. Wymień sobie bronie i wchodzimy tutaj w nich. Ty, ogólnie oni mają lepsze jakieś bronie od nas. Tak? Tak mi się wydaje. Czekaj, ja mam pomysł. Weźmy wszystkie rakietnice, jakie tu są. Dobra, zostaw te rakietnice, ty. Chodź do góry, zobaczymy, co oni w tych skrzynkach mają. Wysadzimy im tą bazę. Ale szkoda tego wysadzać, zobacz, jak ładnie się postarali. Łóżko sobie zrobili. Mi nie jest szkoda. Nie ma żadnego łóżka! Rozwaliłem im dolne piętro. Rozwaliłem kolejne piętro, rozwalamy. Czekaj, ale ja wezmę armatnicę, bo mi się skończyła. POM! Leci! I POM! Nie ma kuchni! Czekaj! Rozwaliło się! Halo, ale! Mieli tunel do nas, pa! Co? Ty! Chodź tu na górę! Ostatnik tu jest! Koleś! Gdzie? Nie widzę, nie mogę wejść do góry. Wlazł do naszej basy, no chodź tu do góry! No jak? Potrzebuję jakichś bloków! No to tam leżą bloki przecież porozwalane. Teraz to sobie zbieram. O, Selek, tutaj cię widzę. Patrz. Gdzie? A dobra, idę. Tutaj tunel jest normalnie, chłop do naszej basy wlazł. Trzeba go wygonić, ty. Co ty gadasz? Czekaj. Ej, normalnie podbuduje się. Gdzie to jest? Ej, on kupę co za mikro? Kupę? Patrz, co robi? Fuj. Ej, osadnik, co ty robisz? Co ty robisz? Zatwierdź go? Nie.
Weź go załatw, co on robi? Nie wiem, kupę robi. Aha. A czemu rozwaliłeś aż tak naszą bazę? To nie ja nie strzelałem rakietami teraz. Twój kupsztal poleciał od tego normalnie. Co on zrobił nam tutaj? Ty. No ale ty, on to wymyślił lepiej niż my. Zrobili sobie tunel. Ej, jeszcze kupę wziąłem jego! Fuj, ja to w rękach miałem! Ej, nie rzucaj mi tego! Idź stąd, nie chcę tego. Ej, Gamoniu, nie pchaj mnie, nie mam tej kupy, wyrzuciłem. A, okej, myślałem, że ją masz dalej. Nie, ale czekaj, bo mi się jedzonko skończyło, mi się wszystko pokończyło. Ja nie wiem, gdzie są villagerowie. Uwaga, oni czekaj, normalnie rakieta. Sobie robili kupę do naszych... nie, no ja w to nie wierzę. To nie jest możliwe. No ja też nie chcę wierzyć w to, co zobaczyłem, ale... Wkurzyłem się, idziemy na górę. Tak, TFG? No rozwalimy im to całe przedsięwzięcie, sadnik, które zrobili. Ej, do niego się strzelać. Gdzie jest sadnik? Patrz, on szukuje. Skończyło się! Ha, 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 dziura została. O, dawaj go, teraz, dawaj go, teraz! I padł. Leci po! Sorry, Alek. Sebek, ja tam stałem! O, zniszczyłem go, padł. I pop! Ej, nie mogę go strzelić. Au, ucieka, bo mnie strzela. Ej! Kto z TFG? Alek! To niechcący, ja strzelałem w głowę ich. Ej, ty zaraz za mnie chcący. No patrz, rozwaliłem głowę ich całą. Dawaj w nich, spychamy ich! Ale to lawy! Alek nawala z tego TFG normalnie. Co szans nie mają? To nie nawalaj z TFG. Dobra. Normalnie, z normalnej broni. Strzela mnie. A gdzie jestem, villager? Tam! A bądź, villager, łap! Znowu strzela jakiś! To jest też dla ciebie! Ale go nawaliłem. Ej, dobra, ale powiem ci, że... Czekaj, zejdę na dół. No. Nasze bazy jeszcze nie ucierpiały, no oprócz w środku, bo Alek wywalił oczywiście. O nie, podniosłem to! Co podniosłeś, kupę? No aż padłem z tego wszystkiego. Czekaj, ja normalnie tutaj, otworzę. Ej, słyszysz to samo co ja? Tak, słyszę, ale co to jest? Co to było? Nie wiem, słyszałem TFG. No jakby takie ładowanie się, nie? Broni. No ale dobrze, że nie wybuchło nic. Ale villagerowie skąd by mieli TFG? Oni by nie mieli. O, tu są! A masz! Padł. Dobra? Gdzie jest ten drugi wojskowy villager? Nie ma go. Nie wiem, ty. Oni ten się ile chyba dymku dał, a bo mu się życia skończyły. Patrzcie, ten villager już przegrał, bo normalnie mu się skończyły wszystkie życia. To się trzeba drugiego dorwać, ty. Co? Gdzie jest ten drugi jeszcze? No nie wiem. Ty jego też rozwaliliśmy? O, tu jest. Dawaj go. O! Realnie padł. Jest! Też ma dymek. Mamy dwóch tyle samo razy padli, czyli przegrali. Ale wygraliśmy, daliśmy radę. Piąteczka! Juhu! Cześć widzowie, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to stawcie łapkę w górę. Tak samo subskrypcję na moim kanale, bo wbijamy 200 tysięcy. No i widzimy się już jutro, bo odcinki są codziennie, więc siema!